W związku z rządową reformą oświaty dotyczącą likwidacji gimnazjów i przywrócenia ośmioklasowej szkoły podstawowej, prezydent Mirosław Lęk przedstawił propozycję dostosowania reformy do raciborskich szkół. Jakie rozwiązania proponuje miasto? Panie prezydencie, miasto stanęło przed bardzo trudnym zadaniem związanym z likwidacją gimnazjów. Podali państwo pewne propozycje. Proszę nam powiedzieć, jak to pokrótce wygląda? Ja może zacznę od tego, że to nie jest rewolucja, bo to rzeczywiście jest zadanie trudne, jak jest stoi przed gminami, ale to nie jest rewolucja i na pewno nie jest to rewolucja prezydenta, burmistrza czy wójta. Jest to rzeczywiście zmiana systemu edukacji w Polsce związana z likwidacją gimnazjów, o czym czasami zapominamy, koncentrując się na jakichś partykularnych interesach szkół z tego systemu. Więc to jest zadanie trudne, na pewno głośne, ale myślę, że do przeprowadzenia, dlatego że jakby główną ideą tych zmian, jakie postawiliśmy w tym przygotowanym materiale skierowanym już do Komisji Edukacji, to jest utrzymanie jednak status quo, czyli no wyjście z tego założenia, że szkoła służy uczniowi. Szkoła służy dzieciom, rodzicom, dopiero później nauczycielom i tej zasady się trzymamy, no, przyjmując tą zasadę, że w zasadzie w dzielnicach nie zmieni się to, co jest obecnie. Więc ta dyskusja nad kształtem naszej sieci szkół musi odbywać się kompleksowo. Zacząć trzeba od tego jednak, że będziemy likwidować gimnazja poprzez wchłanianie ich do szkół podstawowych i z tego powodu powstaną pewne problemy, które proponujemy w odpowiedni sposób rozwiązać w poszczególnych szkołach. To nie dotyczy tylko szkoły w Markowicach, czy szkoły na Starej Wsi Proszowcu, czy szkoły w Studziennej. To dotyczy całej sieci, wszystkich szkół i myślę, że musimy na to właśnie w taki sposób spoglądać. Mowa była o filiach. Proszę nam powiedzieć, które szkoły będą filiami tych większych? Jak to będzie wyglądało? No, które będą, to jeszcze nie chcę przesądzać, dlatego że to rzeczywiście jest propozycja. Byliśmy dzisiaj wspólnie z panem naczelnikiem myśliwym w kuratorium oświaty w delegaturze w Katowicach. Rozmawialiśmy z grupą, z panią dyrektor, z panią zastępcą dyrektora i z grupą wizytatorów. I te nasze propozycje zostały dość dobrze ocenione, bo ustawa dopuszcza rzeczywiście tworzenie filii, nawet filii 1-4. Taka dziś propozycja pierwotnie w stosunku do Markowic była kierowana, to z uwagi na trudności lokalowe. Dopuszcza się również filię 1-6, dopuszcza się również szkoły podstawowe, ośmioklasowe, ale które nie tworzą niektórych oddziałów, więc w konsekwencji to byłyby też szkoły niepełne. I tu rzeczywiście, patrząc na naszą sytuację, kiedy do dzisiaj jeszcze dzieci klas 7, 8 no i 9 póki co dojeżdżają z dzielnic do naszych gimnazjów, no to chcieliśmy utrzymać status quo, proponując w kilku miejscach powstanie filii szkół podstawowych, ale na bazie obecnie funkcjonujących szkół, czyli tak jak funkcjonują, 1-6 w pełnym tym wymiarze dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli tych szkół na dzisiaj nic by się nie zmieniło. Pozostawiamy tak, jak to jest. Zmieni się być może to wybrzmienie szkoła samodzielna, szkoła filialna, ale to naprawdę nie ma moim zdaniem większego znaczenia, bo tak naprawdę szkoły służą dzieciom i nie możemy sobie pozwolić na to, że w jednych szkołach nie będzie warunków do nauczania, bo będzie bardzo ciasno, a w innych szkołach na 42 sale lekcyjne będzie 20 oddziałów. No to jest marnotrawstwo naszej bazy oświatowej, która jest no, wielkim nakładem siły i środków jednak przygotowana dla naszych uczniów, bo przypomnę, subwencja oświatowa to jest rząd 38-7 milionów złotych, a oświata miejska kosztuje nas ponad 60 milionów. To się skądś musi jednak wziąć. Więc to spojrzenie na tą sieć szkół musi być też i z punktu widzenia racjonalnego wydawania pieniędzy. Nie kosztem dzieci, nie kosztem rodziców, ale jednak w miarę racjonalnie, tak żeby jedne szkoły nie stały puste, a w drugich nie było problemu z umieszczeniem wszystkich dzieci. Czyli jeżeli wybierzemy filię na przykład w Markowicach, 1-6, później reszta dzieci idzie do gimnazjum, to tak naprawdę zmieni się jakby tylko nazwa.
No w Markowicach w tym przypadku nie zmieniłoby się nic. Dzisiaj dzieci do klasy siódmej czy pierwszej gimnazjalnej jadą na Ostróg i nadal jeździłyby na Ostróg. Oczywiście tutaj gmina zapewnia tą komunikację na starych zasadach. Tutaj się nic w zasadzie nie zmieniło. Rodzice, którzy już posyłali dzieci do gimnazjów wcześniej, a teraz posyłaliby do siódmej, ósmej klasy, no mają to już w jakiś sensie u siebie zrobione. Dla nowych rodziców pewnie to jakieś nowe wyzwanie, ale to też coś, co już było, więc w zasadzie nic się tutaj nie zmienia. Podobnie w przypadku, jeśli zaistniałaby potrzeba tworzenia filii w innym miejscu, na przykład na starej wsi Proszowcu, jeśli rzeczywiście dogadamy się z marszałkiem co do sposobu prowadzenia tej szkoły. No właśnie, jaki jest pomysł na SP8? No, można mieć na SP8 wiele pomysłów. Dziś wiemy, że szkoła podstawowa tam się w komfortowych warunkach nie uczy. Co prawda sytuacja troszkę ulegnie zmianie, bo gimnazjum będzie wygaszane, likwidowane. Ale mimo wszystko w jednym budynku funkcjonuje szkoła podstawowa, internat, chyba świetlica. Więc na tą szkołę trzeba będzie spojrzeć. Po pierwsze, marszałek będzie musiał odpowiedzieć sobie, że Sejmik Województwa Śląskiego, czy chce prowadzić tą szkołę w zespole i w jakim charakterze. Jeśli miała to być zwykła szkoła rejonowa, podstawowa, to szczerze mówiąc nie bardzo widzę taką determinację ze strony samorządu województwa, żeby prowadzić u nas szkołę. Dlaczego nie w Rybniku, w Wodzisławiu, nie wiem, w Pietrowicach, w Krzyżanowicach, no wszędzie marszałek mógłby poprowadzić jedną ze szkół, ale to myślę nie ma racjonalnego uzasadnienia. Marszałek, jeśli miałby się zastanawiać nad prowadzeniem szkoły numer 8 w zespole, to chyba jako szkoły sportowej, no to wtedy musimy też usiąść i porozmawiać, jak ma wyglądać nasze szkolnictwo sportowe w naszych szkołach gminnych. Mamy dzisiaj 15 z klasami pływackimi i klasami lekkoatletycznymi. Prowadzimy część klas sportowych w innych placówkach. Musielibyśmy się zastanowić, ta sieć nie jest aż tak rozległa i duża, żebyśmy ze sobą konkurowali. To też trzeba powiedzieć, jest jakieś ciśnienie o pracę. Im szkoła prowadzi więcej klas, w tym sportowych, no tym ma więcej godzin, tym więcej pracy dla nauczycieli, więc to zamieszanie trochę też się robi z no, rywalizacji o przyszłe zatrudnienie, bo ta operacja, jak ją nazywamy, ona w konsekwencji doprowadzi do ograniczenia zatrudnienia w szkolnictwie gminnym. Szkoły ponadgimnazjalne na pewno nie wchłoną całej nadwyżki kadrowej, czy to z Raciborza, czy z gmin sąsiednich, więc część nauczycieli pewnie straci pracę, ale ja też nie chcę mówić, że to jest jakaś specjalna grupa zawodowa objęta jakąś specjalną ochroną, bo ludzie tracą pracę i zyskują ją gdzie indziej, taki jest dzisiaj rynek. Niemniej stawiamy sobie też za bardzo ważny punkt no, zapobieganie takim dużym redukcjom zatrudnienia. Tutaj chcemy współpracować i ze szkołami, i ze związkami zawodowymi. Mamy dobry kontakt z powiatem w tej kwestii, więc myślę, że będziemy to minimalizować. Niemniej taka sytuacja na pewno nas dotyczy. Wróćmy teraz do centrum. Szkoła podstawowa numer 4, budynek szkoły podstawowej numer 4. Jak to tam zostanie rozwiązane? Ja może powiem ogólnie o gimnazjach, bo w przypadku gimnazjum 3 i gimnazjum 2 jakby można powiedzieć, że nie widać problemów. One są, one będą kadrowe. Natomiast te gimnazja przez okres 3 lat będą wchłonięte przez SP1 na Ostrogu i SP18 na Żorskiej. Przez 3 lata mam nadzieję uda się też te sprawy kadrowe w jakiś sposób sensownie rozwiązać. Przy G5 najtrudniejsze gimnazjum z punktu widzenia i bazy lokalowej i najmniejsze, ale choć chyba porównywalne z G3 dzisiaj, ale paradoksalnie chyba w dobrej sytuacji, bo jeśli będzie wchłaniane przez 15, to będzie wchłaniane przez dużą szkołę. Dużą szkołę, która przyjmując 7 i 8 klasy z dużego rejonu będzie w stanie tym nauczycielom, przynajmniej większości, zaproponować zatrudnienie. Myślę, że w gorszej sytuacji rzeczywiście jest gimnazjum numer 1, które będzie wchłaniane przez szkołę numer 4, małą szkołę, która nabiera po 2 oddziały w roczniku, a gimnazjum będzie wygaszało po 6-5 oddziałów w roczniku, więc widać na gołym okiem, że będą problemy kadrowe. Stąd jakby, no i w centrum miasta pozostaje 13 samodzielna podstawówka, która będzie 8-klasowa.
I pozostaje czwórka i gimnazjum jeden, więc dość blisko skoncentrowane. Więc no, tutaj ten problem będzie istotnie dość duży. Też nie możemy doprowadzić do tego, że trzynastka i czwórka w przyszłości, bo takie dwie szkoły zostaną w centrum, będą świeciły pustkami. One też muszą nabierać co najmniej po te 2-3 oddziały w roczniku. Wtedy będą, one są obie po remontach przecież, prawie 5 milionów złotych kosztowała przecież trzynastka, więc no, no to trzeba odpowiednio zagospodarować. Byłoby to rzeczywiście niegospodarnością. Więc tu rzeczywiście będą pewne problemy. A z drugiej strony na dzielnicach, w szkołach, do których włączyliśmy przedszkola, bo one funkcjonują w zespołach, no, powstają pewne problemy lokalowe. Bez rozbudowy, bez dwuzmianowości, bez determinacji tych problemów nie da się rozwiązać. Więc patrzymy na całość sieci, żeby właśnie to, co powiedziałem wcześniej, nie dopuścić do tego, że w jednych szkołach mamy przepełnienie, a w innych mamy nadmierny komfort, czyli no, nieracjonalnie też wydajemy pieniądze. To też będzie wiązało się i z pracą dla nauczycieli, dojazdami i no, wieloma problemami. To są na razie tylko propozycje. Proszę nam powiedzieć, co dalej z tymi propozycjami, kto musi je zatwierdzić, czy będą jakieś konsultacje społeczne? Oczywiście tam, gdzie będą problemy, a one pewnie będą w wielu miejscach, będziemy starali się rozmawiać, wyjaśniać sobie, żeby nie prowokować niepotrzebnie jakichś konfliktów, bo one są niepotrzebne, bo już z góry mogę powiedzieć, że nikomu nic nie zabierzemy. Poza tym, że musimy zlikwidować gimnazja, więc zabierzemy rzeczywiście tym rodzicom, tym nauczycielom, zabierzemy możliwość tego szczebla kształcenia. To jest ustawa, na to nie mamy wpływu i w związku z tym dopiero czekają nas te zmiany w pozostałych placówkach. To nie jest coś, co sobie wymyślił prezydent Lęk, czy naczelnik myśliwy, czy generalnie jakaś grupa radnych. Ja apelowałbym o zachowanie spokoju, bo czasu choć niedużo, to jest na tyle, żeby wypracować najlepszy model kształcenia na najbliższe 15-20 lat, bo to nie jest na chwilę. Tu chodzi o to, żeby co chwilę tych zmian nie robić. Edukacja nie potrzebuje za częstych zmian, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Więc na pewno teraz w grudniu czeka nas szereg rozmów, zwłaszcza tam, gdzie mamy no, szereg trudnych kwestii do wypowiedzenia, to są gimnazja. Ja muszę udać się do wszystkich gimnazjów już z jakimś komunikatem konkretnym, że taka jest propozycja. Myślę, że tutaj będzie zgoda rady na to wygaszanie w podstawówkach, więc myślę, że tutaj nie nadużyję, jeśli pojadę wcześniej, nawet jeszcze przed decyzją rady, powiedzieć, jak to będzie i rozmawiać też o no, funkcjonowaniu tych kadr pedagogicznych, bo one są dość duże, ale przede wszystkim jeszcze raz wracam do tego zasadniczego celu, to jest stworzyć dobrą sieć dla uczniów, bo to jest jakby nasz zasadniczy cel. Na pewno pojadę do Markowic rozmawiać z rodzicami i pokazać im, że tak naprawdę to my niczego im nie zabieramy, a chodzi o to, żeby dzieci w Markowicach kształciły się w dobrych warunkach, na dobrej bazie i to, co musimy tam jeszcze zrobić, to ewentualnie zrobimy. Tak samo chciałbym rozmawiać rzeczowo z SMS-em, ale też i z rodzicami Starej Wsi i Proszowca, bo tam też nas na pewno czeka dyskusja, zwłaszcza no, w sytuacji, kiedy radni już kreują jakąś rzeczywistość. Ja słyszę likwidacja. W stosunku do żadnej placówki nie będzie procedury likwidacji szkoły, więc to jakby odpada, ja dementuję, nie będzie żadnej likwidacji. Ani w Markowicach, ani na Starej Wsi, ani gdziekolwiek indziej, poza wygaszaniem gimnazjum. Tam rzeczywiście jest likwidacja gimnazjów poprzez wygaszanie, ale to jest ustawa, nic na to nie poradzę. Pojedziemy wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, żeby no, te problemy wyjaśniać. Dzisiaj myślę, naprawdę wracam do spotkania w Rybniku, w Delegaturze Kuratorium Oświaty. Cieszę się z tego spotkania. Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony nadzoru kuratora. Myślę, że jeśli sami nie napępujemy tego balonu sprzeciwu jakiegoś dziwnego, to myślę, że możemy liczyć tutaj na dobrą współpracę również z nadzorem merytorycznym kuratora oświaty. Dobrze. Dziękuję za rozmowę.